Siemanko. Dawno filmu nie było. Reinkarnacja albo objawienie ponowne. Co, nagrywałem film, że Musa Sumatrana, Zebrina Royo, że zdechnie, że to nie da rady. Kurde, myliłem się. Wyobraźcie sobie, zaraz wam pokażę. Z pięciu tych bulwek, które włożyłem do szklarni, do gruntu, bezpośrednio do tej ziemi tutaj z czarnoziem, wszystkie pięć żyją. Normalnie szok, ale Balbisjana coś tutaj udogorywa. Chyba kij jest, chyba nic jej nie będzie. A może będzie? A nie, to tylko to brud, takie brudle jakie. Patrzcie na to. Zobaczcie na to. To jest piękny banan, ale niestety jest tak wymagający, że on, jego wystawiając w tamtym roku na zewnątrz, dostał grzyba w każdy odrost, każdy banan w tym codnicy miałem. Kto tam ogląda, to wie. Tu był główny pień. Jejo, wszędzie też dziady rosną. Główny pień, który, jak widzicie, zdych sobie, ale z boku puścił odrost. Tu następny, co już pokazywałem. Tutaj następny rojaczek i patrzcie, wybarwienia, nie? Ten już nie ma żadnych wybarwień. Tu też jest Zebrina Royo, też żadnych wybarwień. I tutaj też żadnych. Możliwe, że dostaną dopiero potem, jak troszkę podrosną. Także czekamy i zobaczymy, czy to sobie da radę. No, ale powiedzcie sami, piękny, nie? Tylko, że co uprawiać tylko w szklarni, ewentualnie w cieplejszych rejonach Polski jeszcze może w gruncie da radę. Ale jest bardzo, bardzo podatny na grzyba. Także nie wszystkie banany, piękne wynalazki są do uprawy na zewnątrz. Niestety, ja już tyle gatunków przerobiłem. No i zebrinek Royo mogę sobie w tej szklarni trzymać albo w tamtej. Ewentualnie dobry rok. Musi być ciepły rok, bez nie wiadomo ile deszczy i nie zimny rok. Bo zimować się w miarę łatwo zimuje jego. No, także tak wygląda. Patrzcie, ogóreczki jakie ładne wiszą. Swojaczki. No, może jakiś gość bananka jeszcze skręcę, to powrzucam trochę odcinków o banankach. Ciepło się w końcu zaczyna robić. Do następnego.